Człowiek stary. No, dobra, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O Jezu, ale się zmęczyłem. Nie umiem. Za niedługo będziemy się musieli z nią rozstać. No niestety. Spadamy z Pattayi, lecimy na wyspę. Siema, siema, w nowym dniu. Słuchajcie, sprawy delikatnie się skomplikowały po wczorajszej nocy, po wczorajszym wyjeździe na miasto. A mianowicie chodzi o to, że po zaparkowaniu skutera zostawiliśmy go z włączoną stacyjką i automatycznie z włączonymi światłami. Co spowodowało, że akumulator się rozładował i nie da zapalić się teraz skutera. Z tego powodu mam właśnie przymusowy trening z rana. Muszę iść na miasto i po prostu coś ogarnąć z tym skuterem. Po wyjściu z domu imprezka, piwka, dużo towarzystwa. Także w sumie zamiast może na miasto, to skoczę do nich na jakiegoś browara. Fajne są te nowoczesne skutery, że są takie ładnie obudowane, że tak ładnie wyglądają, że są takie nowoczesne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego tam nie ma nóżki do kopania? Dlaczego tego skutera nie da się odpalić tak nożnie, nogą, no tak kopnąć go, tak na nogę? Kurde, jak całe życie odpalało się wszystkie motory tak na nogę, dlaczego te nowe skutery nie mają nóżki? I trzeba co? Nie wiem, kable załatwić, akumulator wymienić, podładować go? No to jest problem, no, no to jest problem, bo każdy może przecież zapomnieć wyłączyć stacyjkę. Każdy może zapomnieć w ciągu dnia wyłączyć światła przez to. No i rozładuje się akumulator, no i co zrobić? No i co, gdzieś byśmy byli poza miastem, jak wrócić? Co, jak to ogarnąć? Aj, wystarczyło tylko nóżkę zrobić, no. Zostawić tą nóżkę, tak jak było przez całe życie, nóżka w skuterze. Zostawić tą nóżkę i by nie było problemu dzisiaj, no. No i tak, skuter stoi, kaski leżą, wszystko gra. Jeden kask schowany pod siedzenie. No i nie ma nóżki, no i nie ma nóżki, nie da się odpalić, jak wyładuje się akumulator, to po prostu nie ma jak odpalić, no nie ma jak odpalić, ale problem. No sprawa wygląda tak, że w ogóle wszystko tak się rozładowało, że w ogóle nawet nie da się przekręcić stacyjką, nie da się nic totalnie zrobić, nie da się nawet otworzyć siedzenia i z tego co oglądałem filmiki, to trzeba tutaj otworzyć to, o, otworzyłem i tutaj kluczykiem można zrobić ciach. I chociaż to dobrze zrobili, że można otworzyć kluczykiem siedzenie, bo akumulator jest pod siedzeniem. Teraz otworzę kluczykiem, mam tu taki kluczyk, to są klucze do tego skutera. I tu jest takie coś, gdzie wkłada się tutaj. Kurde, dobra, muszę się rozłączyć, bo jedną ręką to można sobie, wiecie co zrobić. Okej, siedzenie udało się otworzyć i tutaj jest akumulator, który trzeba, o, tam jest akumulator. Trzeba to jeszcze ten plastik teraz ściągnąć. No i co? No i trzeba coś z tym zrobić. No to już można zamknąć, bo siedzenie otworzyliśmy. No i czekamy na pomoc. Czekamy na pomoc. No kurde, taki problem z rana. Wszystko przygotowane, czekamy na pomoc. O kurczę, pani napisała mi, że będzie dopiero za 15-20 minut. No więc co? Nic nie pozostało, jak po prostu usiąść i czekać. Och, głodny jestem, nic nie jadłem. 15 po 12. Co zrobić? Przyjechała babka, mówi, że trzeba wymienić akumulator. To ja dobrze wiem, że trzeba wymienić akumulator. Gorszą sprawą jest to, że może to potrwać godzinę. To ci z tym plecakiem, a w plecaku pies. No i to się ceni. Pani przyjechała naprawić skuter, wzięła sobie browara. Mówi, że dzisiaj jest niedziela, ona jest taka kurde nieładnie ubrana i tak dalej. Przeprasza mnie za to, ale ja mówię, nie no spokojnie, przecież nic się nie stało, wszystko jest w porządku. No ale widzicie, no takie tutaj są rzeczy, no. Jest akumulator, jest śrubokręt, wszystko jest. Te schabowe w tej restauracji naprawdę wyglądają dobrze. Dobrze smakują i są naprawdę zarąbiste. Kurczę, dajcie znać w komentarzach, jak wam dzisiaj mija dzień, bo u nas bardzo leniwie. Totalnie nic się nie działo. Emi, a tobie jak minął dzień dzisiaj, co? Emma. Jej chyba też trudno było, bo teraz była wariatucie. Emma, jak ci minął dzień dzisiaj? Aha. Fajnie? Nie. Dorka, a tobie jak minął dzisiaj dzień? Świetnie. Jasz to jeszcze? Nie. Powiem wam, że ziemniaki tutaj są w Tajlandii bardzo niedobre. W Tajlandii... Co to za duch chodzi jakiś po kuchni? Co to za duch? Dobra, mamy jakiegoś ducha w domu. Ziemniaki, smash potato w Tajlandii są niedobre. Masz takie potato, wodniste. A, masz potato? Czy smash potato? Masz. Masz? A, dajcie znać, czy masz potato, czy smash potato. Chodź tu duchu.
Chodź ty, duchu. Dorka, to dobrze ci minął dzisiaj ten dzień, czy nie? Bardzo dobrze, tylko już chcę stąd wyjść. Tak, chcesz już wyjść z domu. Cały dzień w domu, ale właśnie idziemy do galerii. Jak się ta galeria nazywała? Terminal 21. No kurde, dosyć daleko stąd jest. No, dosyć daleko, tam daleko, daleko, daleko. Ale skuterkiem to w miarę szybko podjedziemy. Co to jest? Hart. Hart? 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 Hart czy hert? A co stało? Dobrze, że tak, ten skuter w miarę bezproblemowo udało się ogarnąć. Pani tylko przyjechała z chłopakiem, mężem, z nie wiem z kim, z kolegą, z tym nowym akumulatorem. Wymieniła ten akumulator, no i... Wszystko na szczęście działa. Dobrze też, że ten skuter z tymi naszymi kaskami gdzieś tam na mieście daleko, nic się nie stało, też nic nie zginęło. Wszystko tak leżało na skuterze gdzieś tam na mieście. To jest chociaż tyle dobrze. Uuu, jaka ładna fryzura. Takie rozcze stanowskie, ale to taka żółta kokardka. Skąd masz taką żółtą kokardkę? Z Polski. Z Polski? A kto, skąd masz z Polski? Mama mi kupiła. Mama cię kupiła? Wyjścisz z mamuną. Mamunia, mamunia. W HM-ie. Co? W HM-ie? Jeszcze ile? Pamiętasz za ile? Tak. Za ile? Za 25 zł. Uuu, to droga. Bo były dwie w zestawie. Aha. Uuu, to droga. Pokaż ją jeszcze raz, bryszcza. 25 zł? Ale była jeszcze druga. Jeszcze druga? Zielona. Zielona. A po co my tam w ogóle do tego sklepu jedziemy? Nie, no. Chyba z nudów właśnie. Chyba z nudów. Nie, bo jedziemy zobaczyć na to, na to na surprise albo... Mama tam chciała na tatkę zobaczyć. Chodź. A jeszcze tylko buty trzeba założyć. No i można jechać. Ej, a widział ktoś mój telefon gdzieś? Nie, no, chciałem... nim. A, chciałem go schować do serszetki. Kurde, nie mam telefonu, a przecież telefon mam w ręce. Hilary. Hilary. Masz żółtą kokardę? No teraz miała żółte klapki, ale nie. Ale nie. Ale nie, ale masz na żółte na sukience. Ale tak. Żółte, one są czarne, a nie żółte. Tak. Co? Patrz. Na co? Jaką mam torebkę. A właśnie skąd ty to masz? Wczoraj. Wczoraj. No. Właśnie, teraz pamiętam. To jest butelka i to jest tak normalnie, tak wstążka. I to się można odczepić i przyczepić do innych butelek. Taka i jest fachura. Takie coś, teraz przyczepiamy. No. Ciak. I już. Jest. Jest torebeczka. No i elegancko. Dobra. Impreza u nas na korytarzu trwa dalej. Powiem wam jeszcze, że jak się wychodzi z klimy na ten korytarz, od nas z klimy z mieszkania na ten korytarz, to tu jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać. A ma patrz, tu się pociepło coś. Chodźcie. Ja, co to się... Z tyłu też pokaż. Z tyłu masz tylko plamę. Kurczę, za 10:06 ciemno się już robi. Ale z drugiej strony, jakby miało tak grzać do 21:00, to chyba byśmy, nie wiem co, jakby wyobrażasz sobie, że byłoby długo jasno i to słońce świeciłoby do 18:00, 19:00, 20:00 tak mocno, jak świeci na przykład do 14:00. To jest w tym też jakiś sens, bo wszędzie w takich ciepłych krajach przecież szybko zachodzi słońce, no, nie? No, 18:00 już praktycznie już taka szaróweczka się robi, no ale z drugiej strony to chyba dobrze, no bo przynajmniej da się w końcu żyć. Tak ogólnie to nie narzekamy na to słońce i na te temperatury, tylko po prostu nie jesteśmy do tego aż tak jeszcze przyzwyczajeni i też nigdy nie byliśmy tak długo w tak dużym mieście w Tajlandii, a na wyspie jest troszeczkę lepiej, na wyspie żyje się troszeczkę lepiej, bo jest więcej wiatru, a tutaj w mieście jest tak gorąco, że... Masakra. Ale tak tutaj Pattaya nie jest jak w Bangkoku. No, a w Bangkoku jest jeszcze goręcej. A tutaj jest tak bardzo gorąco, a na wyspie jest idealnie, bo jest troszeczkę więcej wiatru i jest naprawdę dużo lepiej. Mało interesujący ten sklep tutaj dla mnie. Dla ciebie. To jest świnia dynia. O, świnia dynia. Jaki słodki bryloczek. Ja cię kręcę. To jest ten Shiba Inu, czy jak on to mówi? Lisek. A. Shiba. Lisek. Lisek. To ma ogonek nawet. U. Tu jest ten. Koc i poduszka w jednym. Koc i poduszka w jednym? Tu masz poduszkę, to jest jej zamek, otwierasz. I tu masz koc. Takie pomysłowe. Ty masz większość, nie? A. Panią, bo ty sobie jedziesz, nie? Siedzi, dren, to spadaj. Kulajka z siedzeniem. 29, ale nie wiem, co to jest.
25 tysięcy batów. Schować. 25 tysięcy batów razy 1,30. No to. Tam na duże miasto to jest praktycznie. Z 3000 zł mniej więcej. Kurde, co to jest? To jakieś takie dziwne coś. Co to jest? Nie wiem, do czego to służy. Jako co to miałoby być w domu. Ale tutaj fajne poduszki są. Poduszki bardzo fajne. A tutaj? To nie wiem. Ej, nie wiem, czy dobrze to zinterpretowałam, ale tak myślę, że chyba tak. Patrz, tutaj są aligatory na dole. Mm. Tutaj chyba są torebki ze skóry aligatorów. Wow. No. Tu jest skóra też taka? Tam chyba wisi tak. Też skóra. Raczej w tym sklepie są rzeczy z tych zwierzątek. Tysięcy 10, no to dużo, 1300 zł za tą torebkę. Znaczy dużo, może nie dużo, ale... Nie tak dużo, jak no. Jedne zwierzątko. Kura z węża. No tutaj chyba jakiś jest sklep, sklep, kurde... Skórzany. Z produktami ze zwierzątek. Nie, wieża Eiffla. Wieża Eiffla? No. O, wieża Eiffla w Tajlandii. Czapki. Czapki w Moshi Moshi. Właśnie, chyba nie. Do Emmy uśmiech, a Emma mówi nie, bo jestem posągiem. Emma pojechała z obcymi. Z posągami. Czary Mary i wyjeżdżamy z innej galerii. Wjechaliśmy do terminala, a wyjeżdżamy z festiwala. Mamie weź to. No to mamie, a ja jeszcze dobiorę sobie to. Nie, to nie teraz, mama sobie przyjdzie, wybierze. Kurczę, no mieliśmy jeść rybę i stanowisko zamknięte. Kurde, tak mi szkoda, bo miałem taką ochotę na rybę. A tymczasem wzięliśmy kurczaka, rybkę, taką jak tutaj. To ten taki kurczaczek, bo ten i się skończyły, to takie. No, takie jeszcze są, a ja jeszcze sobie wziąłem jedno takie coś, takie małże, czy jakieś te buszelki takie. Spróbuję. Jeszcze to mam. Jeszcze jedną parówkę, no, nabraliśmy dużo w sumie. Dobry? Mhm. Kurczaczek, rybka, no i paróweczka. A u mnie takie, taki zestawik. Co właśnie ty masz? To są mule. No te mule takie, no. Właśnie ciekaw jestem. To już jest takie fajne obrane, że to już można zjeść. Zjedz sobie. Dobre jest. Weź sobie. Ale dobre. Co tutaj? A, tutaj jeszcze jest ta rybka. Co? Nie lubię muli. A? Nie lubię. Serio? Tu masz rybę. Tu jest jeszcze też kurczak ostry. No idę chyba po tego kurczaka jeszcze. He? Idę też po kurczaka. Tu masz coś jeszcze ryby? Chyba się skończył kurczak. Nie chcesz tej ryby? Ale może pani nałożyła. Zobaczę dla ciebie. Skończył się kurczak. No, nie wiem. Wiem, że wtedy co myśmy brali, to się skończył. Co? Jak grzybki? Dobry, tylko jak to powiedział nam specjalista od grzybów, chyba dobrze gryźć. Tylko kurczak z jelpenna, samego kurczaczka nie ma. No to ja mogę mieć z jelpenna. Dobra, ja tam jem mole. Co jest? Mule. Mole. Tata mole je. Emma poszła zamówić jeszcze loda na deser. Ciekawe, poszła sama go zamówić, sama coś tam poszła wybrać. O, ma. Ale nie kokosowego, wzięła takiego. Co to nie takiego biała mieliśmy zjeść loda? Jakiego? Kokosowego. Kokosowe 80. Ja myślałem, że będziemy kokosowe jeść. A ten ile? 29 mały. A to jest mały? Mhm. Wystarczający. Całkiem duży. Ja to ogólnie nie lubię tych lodów. Nie wiem, one mi nie smakują. Ja uwielbiam.